Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 6. Zostaw kciuka, jak jesteś nowy, nie zapomnij o subskrypcji kanału, tam na dole taki czerwony przycisk musi być szary i oczywiście o dzwoneczku. Kontynuujemy. Dzisiaj zajmiemy się questem, który już od dawna nam tutaj wisi, czyli oczyszczanie powietrza. Musimy ogarnąć parę rzeczy związanych z naszym questem właściwie fabularnym. Ale zanim to oczywiście jeszcze tutaj na szybko pozbierajmy sobie kilka rzeczy. Ja wiem, co ten chłop sobie myślał, co ty masz tutaj, panienko, dla mnie? Word is the artist Zenia Zayas wants to meet you. You're making quite a name for yourself around here. No to chyba git, nie? Tutaj, okej. No tutaj też coś mamy. No i tu mamy tego questa, no, do fabularnego, nie? Fajnie, że oni też do nich strzelają. Nawet koń mu przywalił. No dobra. Olejmy to. Idźmy po prostu naszym mostem do kolejnego celu. Do celu, który polega na tym, żeby niszczyć truciznę. Znaleziono nowy cel wojskowy. Otóż mapę. Okej. To jest ten pojazd, który tam ucieka właśnie. Nie będziemy go gonić. Tutaj jest jakaś skrzynia. Dobra. Spodnie fuego. Konio. Dog. Ej, właśnie, a gdzie jest mój amigos? Halo, gdzie jest szampanka? No. Now we're talking. Dobra, no tak sobie patrzę, tam jakiś typo jest, jakiś kundel pływa. W każdej broni mam założony tłumik, więc... Carlos, it's Danny. Danny from Libertad. I know. You think I forgot or something? No, I just didn't know if... Forget it. I'm coming up on some of Castillo's poison. Look for yellow containers. Crop dusters and fumigators got the poison too. Okej, I'm on it. Troszeczkę mi się tłumik przegrzał i przez to mnie usłyszeć mogli. Spokojnie, szampanka. Nie ma co się denerwować. Chciałem, byku, przyszedłem cię uwolnić przy okazji. To niezły snajper, który nic nie widział. Dobra, bo tu mamy bossa. Tego też by wypadało ściągnąć. O, siema. Amatorka, amatorka, no ale wiecie, gramy na najniższym poziomie trudności, żeby sobie po prostu poznać fabułę. Dobry z niego medyk był.
flamethrower. Tamci to są raczej pracownicy. Dobra, bo ja mam zniszczyć pojemniki z trucizną. Nikt ci tam nie kazał wskakiwać. O, siema. Nie sądziłem, że tu masz przejście. Dobra, tu są jeszcze pojemniczki. Kurde. Leżcie tam, panowie i panie. No i dobra. No i po co podchodziłaś? Co ci kazał? No nie pierdol, czok kurwa przyjechał, ty. Chyba ktoś tu przegiął. Chłopy czołgiem przyjechali. No i tyle by mnie tu było. Wezwijmy sobie pojazd. Otwórzmy sobie mapę. I zaznaczmy sobie to miejsce jako docelowe teraz. A, bo tu są te, dobra. To są te... Dzięki za autko. To są te miejscówki, których mam się udać i mam oznaczone, co mam zrobić w tej miejscówce. Spoko. Ważne, że czołg mnie nie dojechał. Kajcie, bo skręt przegapiłem. Ups. Jakiś królik tutaj albo zając przeskakiwał i właśnie go rozjechaliśmy. No i tędy przejadę. Babci, być ci psa rozjechałem, byku. Cyk. Siema mordy i wariaty. Dzień dobry. No kurna, tu was jest troszkę już. Dobra, ty szampanka. Zostań tu w rogu. Kamera jest chyba z tamtej strony w ogóle. A możemy zrobić tak. I tak. My się skupili na kimś innym totalnie niż na mnie. To jest akurat spoko. Bo ja jestem w stanie teraz sobie wyłączyć ten alarm. O, tu jest kamera, dobra. Się zacząłem zastanawiać, co mnie tak wykrywa. No spokojnie, wyłączymy sobie alarm. Oni są skupieni na czymś totalnie innym.
jebany pies będzie biegał lewo, prawo. Over here. Ta co se pobiegła dookoła. Nie, kop mi kota. A ty co? Mordo. Konia. Amatorzy, amatorzy, moi drodzy. Dobra. Zacznijmy to jarać w takim razie wszystko. Carlos, you remember to hit those crop duster planes. Expensive as hell and the army can't replace them easy. Just in case you forgot. Why does no one just fucking text? What is this, the 90s? Nie wiem, czy mam ten... O, pierdolu. Kurde, blacha. More poison destroyed. One step closer to earning another human trust. Jeszcze gdzieś coś jest tam. Ty, a jak cię wypuszczę, to co ty zrobisz? A w ogóle da się ciebie wypuścić? Ona jest tak zamknięta, że się jej nie da wypuścić, uwolnić. To nie wiem, czemu to jest nadal czerwone, jak już tam nikogo w środku nie ma. Zbierzmy sobie zapasy, które tu zostały. Bo nie wszystkie jeszcze zebrałem. Coś mu zajął małym i tyle, nie? Czy takie w ogóle lokacje można przejmować? Fajnie by było. A nie wydaje mi się, one są po prostu niby oczyszczone, ale nie do końca. Dobra, wychodzi na to, że wszystko. Więc wróćmy do naszego pojazdu. Przestań na mnie warczyć, czy cholera wie, co ty robisz. Okej. I jedźmy do kolejnego punkciku. Sorry, szampanka, żeś weszła pod koła. Ale to był podwójny agent chyba, ten gość, co tam stał. Tylko, że ja potrzebuję jak od nich. Questa, to muszę podchodzić bez broni w ręku, bo wtedy mnie wykrywają. Siema, mordy. Sniper. Nie ma co robić po cichu. Czasem można, ale... Po co kombinować? Jeżeli możemy wejść po prostu. O, siema. Całe szczęście nie muszę w ten helikopter, co tam jest, strzelać. Coś czuję, że jak zacznę to wysadzać, to będę musiał
boss would love to see this. Nie obraziłbym się, jakby usiedli na Dubsku. Każda taka helka musi mieć jakiś słaby punkt, nie? Nie powiem, w sumie fajnie by było, jakbyśmy wszystkimi nie mogę się przesiąść na inne miejsce. A będę. Kto mnie kurwa wykrywać zaczął? Tu jest jakiś pet. I tam gdzieś jeszcze. Siema. W ogóle go nie widziałem, nie? Ale spoko by było, jakbym mógł wsiąść do tych samolotów i podjechać sobie jednym do drugiego, ale... Zastrzeżona przestrzeń powietrzna. Nie wlatuj w zastrzeżoną przestrzeń powietrzną, jeśli nie chcesz, żeby natychmiast cię zastrzelono. Zastrzeżona przestrzeń powietrzna jest widoczna na twoim radarze. Spadochron albo kombinezon do szybowania to najlepsze narzędzie, które pozwoli ci przetrwać. Jeśli wszystko zawiedzie, ostatnią nadzieją może być lądowanie awaryjne. F4. Przechyl, pochyl, karabin, rakiety, wysiądź. Nie strzelaj do Polaka, bo Polak ma inny ten. Polak tu chce fajnie to rozwiązać, ty byku. Trzeba do mnie strzelać. Ale idź go wygoń. Tego nie wiem, chcemy oczywiście naprawiać, chcemy tym zestrzelić tamtego, ale się nie da. Bo za dużo mu damage zrobiliśmy i można nim tylko wziąć i naprawić. Ale... spróbujmy tamten obrócić w tą stronę i zestrzelić. Kurna, jakiś kolejny tu pajac idzie. Ilu was tu łazi? A bo tu jest w ogóle ten. W sumie jest fajny pomysł, mamy. Nie taki do końca był ten pomysł, ale udało się samolot zniszczyć, nie? Więc są plusy i minusy, nie? Chciałem ogólnie wysadzić tym samolotem jednocześnie ten samolot i tą stację, która tam jest, nie? Dobra, tu już wiemy mniej więcej, gdzie te pajace są, nie?
again. Who is that? No tam się niestety nie udało tego wysadzić. Ale tu mamy pojazd. Którym możemy podjechać. Wsiąść na działko. Niech ten typ tylko się wychyli jeszcze. Dobra. Rozdupcyć w ten sposób ten samolot, nie? To na pewno on się ucieszy, ale jeszcze podjedziemy sobie tam. W tamtą stronę. Carlos, it's done. Let's see if Napoleon El Pequeño gets the fucking message. I got more work for you. Come back to camp, trying to get lost, tourist. Ej, w sumie udało się, bo to też wybuchło. Wybuchło ten, ta wieżyczka. Ten w sumie plan był dobry. Nawet wyszedł. Ocean FND punkt... kontrolny. Po dokładnym przeanalizowaniu obrony w tej prowincji ustaliliśmy, że miejscowy punkt kontrolny jest słabo chroniony. Wkrótce sztab przekaże nowy plan obrony oraz uzupełnienia. Z tego czasu należy uważać, ponieważ lokalna partyzantka może próbować zająć ten obiekt. Naczelny dowódca FND. Trochę tu jest rzeczy do zbierania, nie? Coś jeszcze mi się gdzieś wyświetla. O, tu, dobra. Tu jest jeszcze skrzyneczka. W sumie to tyle, nie? Dobra, co my mamy dalej do roboty? Gdzie są quest? Tu mamy quest. Okej. Do tego miejsca nie mogę się w ogóle tepnąć, więc chętnie bym poszedł jeszcze tutaj. Na szybko. Sniper on Overwatch. Siema, czołg. Już się nie przejmuję tym, że łażę im po miejscówkach, bo i tak, kurna, mogę ich wszystkich ściągnąć bez problemu. Miejscówka z FND to są tak naprawdę tylko i wyłącznie... Tylko i wyłącznie bronie jakieś, więc... To też nie jest jakoś super ekstra wymagane, żebym to zebrał. Już bardziej takie mój widzimisię, nie? Bym powiedział. Zbieranie tego. Bardziej mi chodzi o zrobienie tych miejscówek, które tutaj... Które tutaj gdzieś są. Które pozwolą mi na szybszą teleportację, czyli takie jak na przykład to. Miejsce, punkt kontrolny zwany inaczej, nie? Myślałem, że mi do szampanki strzela. Łowisko karp, znaleziono nowe łowisko. Pogchamp.
Znalazłem łowisko. Pewnie nigdy w tej grze, w sumie nie wiem, czy w jakikolwiek poprzednim Far Cry'u było quest z łowieniem jakiejś ryby. Nie wydaje mi się. Checkpoint. Better be careful. Nie no, kurwa, oni mają czołg, ty. Ale nieobsadzony. Ciach. Ciach, alarmik. No back up to te, come mierdas. Kurde. Nie mogę wyłączyć. Punkcik kontrolny przejęty. Level up na 5. Nowa broń, sprzęt dostępny u handlarza bronią Juana. Mamy kluczyk. Spoko, co tam potrzeba? Byczku. What do you got for me? Hola. Leon de Castillo Tobacco Factory is hiding good intel. Check it out, but watch your back. Military likes the place. Hey, thanks. Okej. Jest to jeszcze niedaleko nas. Co się stało? Fajnie. Tutaj jeszcze coś jest w tym bunkrze. Mamy kluczyk, więc oczywiście sobie wejdziemy. Każdy ziom zbiera złom, cyk. Tu nie było czegoś? Tam jest jeszcze jakaś skrzynia. W tym domku, okej. Czy ja już to podniosłem? Chyba tak. Nie widzę na mapie znacznika. Ale wejdę jeszcze na dach. Może jest ten dek. A ty jak żeś tu weszła? Dobra, no, to było to. Okej, no to tu mamy wszystko. Wróćmy w takim razie po questa. Do naszej bazy. Ale pogadamy już sobie w następnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku i widzimy się jutro w następnym odcinku. Oczywiście z Far Cry 6. Miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.